Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło przywitać wszystkich na wernisażu niezwykłej wystawy Salon Marcowy 2021 Józef Wilkoń. To kolejna odsłona Salonu Marcowego, projektu wystawienniczego reaktywowanego przez Zakopiańskie Centrum Kultury i Miejską Galerię Sztuki. Wspominając historię i ideę pierwszych salonów marcowych, zainicjowanych przez Tadeusza Brzozowskiego w latach 60. ubiegłego wieku, pamiętamy, że był to początek wielkiego wydarzenia artystycznego, wolnego, jak na owe czasy, niezależnego, interdyscyplinarnego i wielośrodowiskowego. Jest mi niezmiernie miło, że w czasie tegorocznego Salonu Marcowego 2021 prezentujemy twórczość wybitnego polskiego artysty, ilustratora, malarza, rzeźbiarza, którego ilustracje stały się klasyką tego gatunku, a on sam ikoną tej dziedziny sztuki. Niezliczone ilustracje do niezliczonych tekstów literackich zawładnęły wyobraźnię wielu pokoleń czytelników i uplasowały tego artystę wśród plejady najwybitniejszych, docenionych na świecie najwybitniejszych polskich ilustratorów z tak zwanej Polskiej Szkoły Ilustracji. Analizując z perspektywy czasu twórczość Józefa Wilkonia, nie możemy oprzeć się refleksji, że tekst literacki, poetycka fraza są tylko przyczynkiem do erupcji niezwykłej wizji autora w tworzonych ilustracjach. Na wystawie w Miejskiej Galerii Sztuki prezentujemy Państwu drogę, jaką przebył artysta przez dziesięciolecia, od linearnego gestu ręki aż po twórczość rzeźbiarską. Marzec tego roku przynosi nam kolejną, tym razem nietypową, kreatywną odsłonę pokazu filmów o sztuce. Jak zapewne Państwo pamiętacie, kilka lat temu miasto Zakopane i Zakopiańskie Centrum Kultury reaktywowało po prawie 30 latach nieobecności na kulturalnej mapie Zakopanego dwa duże wydarzenia – Salon Marcowy i wspomniany pokaz filmów o sztuce. Pokaz filmów o sztuce był autorskim projektem Grzegorza Dubowskiego i Władysława Hasiora, dlatego w pierwszej jego edycji poświęciliśmy ją takim zakopiańskim artystom, jak właśnie wspomniany Władysław Hasior, Grzegorz Pecuch, Antoni Kenar, czy chociażby Witkacy. Kolejne lata to hołd złożony twórczości Andrzeja Wajdy, to także 70-lecie polskiej animacji i byliśmy coraz bliżej pokazów konkursowych, które cieszyły się olbrzymim zainteresowaniem. Do Zakopanego spływało kilkaset prac, które nasze jury oceniało. Dzięki zainteresowaniu publiczności i dzięki dużemu wsparciu mediów mieliśmy nadzieję, że także w ubiegłym roku będziemy mogli prezentować Państwu wyjątkową edycję pokazu filmów o sztuce. Byliśmy przygotowani razem z kaneńską sekcją pokazów filmów o sztuce na prezentację filmów właśnie z festiwalu filmowego z Cannes. Miał nawet gościć u nas dyrektor tego festiwalu. Niestety nie udało się. Ale Zakopane to miasto twórcze i energetyczne. Zakopane to miasto, które zawsze było kolebką dla artystów i chętnie ich gościło i musieliśmy znaleźć jakieś rozwiązanie. W tym roku bardzo pomogła nam w znalezieniu tego rozwiązania, pomysłu, konceptu osoba twórcy Józefa Wilkonia, ponieważ postać ta oprócz tego, że życiorys, jak w przypadku większości artystów, jest gotowym scenariuszem filmowym, jego twórczość jest w pewien sposób jakby wręcz dedykowana twórczości filmowej i okazało się, że możemy znaleźć na rynku filmowym pewną grupę filmów, które chcielibyśmy Państwu w tym roku zaprezentować. Józef Wilkoń jako wyjątkowa postać, głównie znana z ilustracji, znalazł jakby swoje odzwierciedlenie swojej twórczości, swojego życia, opinie krytyków w kilku bardzo ciekawych produkcjach, które będziemy chcieli Państwu w tym roku zaprezentować.
też dość nietypowym wydaniu, ponieważ w sali towarzyszącej przestrzeni wystawienniczej, w której się znajdujemy, po prostu zaanektowaliśmy salę obok do przestrzeni filmowej. Nie możemy spotkać się w tym roku w kinie miejsce, ale dla naszej publiczności jest to taka wartość dodana, ponieważ będziemy mogli oglądać filmy dedykowane artyście, filmy oparte o jego ilustracje, czy też filmy będące rodzajem jego osobistej wypowiedzi właśnie w tej sali obok przez cały czas trwania wystawy. Patrząc na pracę Józefa Wilkonia, widzimy jego różnorodność możliwości twórczych. Wprawdzie zaczął od malarstwa sztalugowego, które potem porzucił na rzecz ilustracji i to go tak pochłonęło, że w zasadzie przez długie lata znaliśmy go głównie jako ilustratora książek i dla dzieci, i książek również dla dorosłych, nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jednakże to jakby chyba nie satysfakcjonowało do końca artysty i na początku lat 90. zainteresował się rzeźbą i uważał, że świetnie może tworzyć, zresztą świetnie mu się to udaje, i zarówno w drzewie, jak i w metalu, a również projektując swoje ilustracje, które zostały przenoszone nawet na gobelin. Stworzył w zasadzie, można powiedzieć, taki świat poetycko-baśniowy w swoich ilustracjach i na pewno jego prace podobają się zarówno dzieciom, jak i dorosłym. Więc można powiedzieć, że jest chyba człowiekiem renesansu, tworząc w różnych materiałach swoje dzieła. Bardzo się cieszę, że mogło dojść do wystawy Józefa Wilkonia w Zakopanem. Józefowi Wilkoniowi myślę, że te tereny są bardzo bliskie, bo po pierwsze urodził się w okolicach Wieliczki, po drugie przez wiele lat odbywał podróże tutaj na Podhale wspólnie ze swoją rodziną. I patrząc w ogóle na jego pracę, należy też zwrócić uwagę, że czerpie z chyba inspiracją dla jego prac jest po prostu natura, zwierzęta, i to mu się doskonale udaje. W swoich pracach ilustracyjnych starał się, żeby one były rozwinięciem samego utworu literackiego. Sam artysta w jednym ze swoich wywiadów powiedział, że tekst i ilustracje muszą się uzupełniać, żeby napięcie rosło tak jak w teatrze. Serdecznie witamy na wystawie prac Józefa Wilkonia w Miejskiej Galerii Zakopanym. Galeria tutaj gościnnie wspaniale prezentuje szerokie spektrum twórczości artysty. Bardzo się cieszymy, że Fundacja Arka mogła wesprzeć pomocą pani kuratorki i powstała tak piękna wystawa. Zapraszamy wszystkich do obejrzenia tej wyjątkowo ciekawej wystawy. Miasto Zakopane, Zakopiańskie Centrum Kultury oraz Miejska Galeria Sztuki zapraszają na salon marcowy i pokaz filmów o sztuce. Od 20 marca w galerii prezentujemy twórczość Józefa Wilkonia, ilustracja, rzeźba, film. Wystawa potrwa do 22 maja. Jestem tutaj w takiej skali, w takiej ekspozycji po raz pierwszy, a jak się czuję, to widzieli wszyscy, jak wszedłem i oglądali i słyszeli moją reakcję na to, co tu się stało. Jestem ogromnie do teraz wzruszony, jestem bardzo szczęśliwy. Zrobiono mi bardzo piękną ekspozycję. To wrażenie, że ta wystawa jest bardzo umiejętnie i wrażliwie urządzona pod względem prezentacji formy, mojej formy w całości. Otóż ona nie jest ani chronologiczna, pokazująca, jak to szło i tak dalej, ale zestawione są ze sobą rzeczy z różnych okresów, począwszy od tej mojej techniki wodnej, co dotyczy pana Tadeusza, co dotyczy tych książeczek dla dzieci, kiedy malowałem w latach wczesnych z końcem 50. i 60.
w czasie, o którym się mówiło, że panuje taszyzm, kult plamy, dla mnie to była właśnie ta plama swobodnie rozprzestrzeniająca się w wodzie. I z tego okresu, i późniejsze rzeczy malowane z użyciem wody, i inne techniki zestawione z punktu widzenia różnicy samej formy. Natomiast czas tutaj nie odgrywa, chronologia nie odgrywa tutaj dużej roli. Ogólnie się widzi, że ten facet 91-latek coś zrobił i sporo zrobił, i że się to trzyma kupy. Jestem z tego powodu bardzo zadowolony i to mnie zaszokowało, jak to dobrze wygląda, jak to dobrze brzmi. Trochę głupio jest mówić o siebie, że to jest dobre, ale skoro tak się zdarzyło, tak się to przedstawia, jestem bardzo szczęśliwy z tej wystawy. Przyjaźniłem się z wielkimi animatorami filmów dla dzieci i innych, ale Rybak na dnie morza jest dobrym filmem, przykładem z wykorzystania moich ilustracji. Ogromne znaczenie dla mnie miały wyjazdy w góry. Dzięki mojej małżonce Małgosi, która od dziecka jeździła to do Kościeliska, to do Bukowiny, przyjaźniła się z rodzinami góralskimi, kochała góry, kochała górali, znała ogromną ilość tekstów góralskich, piosenek. Małgosia, mały Piotruś i ja często gościliśmy w Bukowinie. Z górami jestem związany z wielkim sentymentem dla krajobrazu, dla pejzażu, dla ludzi. Górole ze mną robili arkę, górole ze mną robili szopkę na Bielanach, górale robili karuzele. No jakże mogę sobie, jak mogły te powstać rzeczy bez górali? No właśnie. Więc góry Zakopane mają dla mnie bardzo duże znaczenie, nie tylko symboliczne. Szanowni Państwo, spotykamy się w świecie, w którym nakaz dystansu i izolacji stał się bezwzględną normą naszej rzeczywistości. Właśnie teraz, w tych okolicznościach, sztuka Józefa Wilkonia zyskuje walor uniwersalny i pozwala na utrzymanie zagrożonych więzi, wyzwala wspólnotę emocji i pokrewieństwo przeżyć, a osamotnienie przemienia w kontemplację. Prezentowane Państwu na tej wystawie prace artysty to triumf wyobraźni nad powszechnym mimetyzmem. To sztuka tej kategorii, o której Emil Zola pisał, że budzi najgłębszy podziw dla dzieł osobistych, które powstają od jednego rzutu odważnej i wyjątkowej ręki. Świat kreacji artysty, osobisty i rozpoznawalny, ma charakter wielowymiarowy, spotęgowany możliwościami poligrafii i dynamiką obrazu filmowego. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do świata, w którym panuje niecodzienna dzisiaj harmonijna symbioza i powinowactwo sztuki, literatury i filmu. Szanowni Państwo, pozwólcie, że podziękuję przede wszystkim artyście za to, że przyjął zaproszenie Państwa burmistrzów miasta Zakopane i zechciał tutaj pokazać swoją twórczość. Jest to wzruszająca wystawa i myślę, że zgromadzi bardzo wiele osób, które przyjdą tutaj odpocząć, bo ja się tak czuję. Jest naprawdę wspaniale i cudownie. I bardzo serdecznie dziękuję w imieniu Państwa burmistrzów. Panie Józefie, dla Pana, szczególnie dzisiaj w czasie imienin, dziękuję serdecznie. To ja dziękuję Państwu ogromnie. Dziękuję bardzo.
Chciałam również podziękować paniom kurator wystaw, pani Lidia Rosińska-Podleśnie i pani Urszula Dubowska, które tak pięknie zaaranżowały tę wystawę. Bardzo serdecznie dziękujemy paniom. Ja tu na ręce pani dyrektor. I pozwólcie państwo, że jeszcze ostatnie kwiaty wręczę, to nie znaczy, że najmniej ważne, ale osobie, dzięki której mogliśmy tę wystawę tutaj też gościć, pani Blance z Fundacji imienia Józefa Wilkonia. Bardzo dziękujemy za pani wkład, bardzo za pani dziękuję. Pomoc się, i za to, że mogliśmy. Mogliśmy współpracować z paniami i że powstała tak wspaniała wystawa. Dziękujemy za gościnę. Mieszkańców zapraszamy na wystawę.